Trzy lata przed śmiercią Konrada, Ravel i żony Aubrey złożyli mu wizytę i nie była to powinność przyjemna. Konrad, masywniejszej budowy od Ravela, był podobnie jak on człowiekiem niskim, o kanciastej twarzy, raczej małomównym, niezbyt skłonnym do wynurzeń, tym bardziej, że był słabego zdrowia, neurasteniczny podatny na skoki nastroju, unieruchomiony przez lumbago dnę stawową nadgarstków i palców. Kiedy chciał płynnie mówić, posługiwał się francuszczyzną, zabarwioną akcentem marsylskim. Wspomnienie pierwszego pobytu we Francji. Trzy lata spędzone na pokładzie rozmaitych statków kompanii Dele Stank and Fields. Najpierw w charakterze pasażera, potem sternika, a wreszcie stewarda. Po czym... Usiłował się zabić i strzelił sobie, chybiając w serce, tuż po wyjściu na świat Ravela. Ravel, podobnie jak Konrad, mógł nie być zbyt rozmowny. Ich konwersacja przebiegała na jałowym biegu. Pomimo kilku oaz, kiedy jeden powściągliwie mówił o swoim upodobaniu do literatury drugiego, a drugi starał się taktownie zamaskować nieznajomość muzyki pierwszego. Na tej pustyni Jean Aubry biegał od jednego mruka do drugiego niczym przeciążony strażak, który na przemian próbuje zapewnić im obu sztuczne oddychanie. Na pokładzie France przywołują dwa lub trzy wspomnienia z tego spotkania, a potem kiedy Jean Aubry obiecał już Ravelowi wysłać egzemplarz korsarza, którego niedawno przełożył i który ma się ukazać jednocześnie ze złotą strzałą, syreny kładą temu kres i... Żegnaj, Southampton. Po powrocie do swojej podwójnej kabiny, Ravel nie ma ochoty przebierać się do kolacji. Po krótkim namyśle czuje się tak zmęczony, że woli nie stawiać dziś czoła jadalni. Powiadomiwszy o tym, personel, kiedy już kazał sobie podać pernoda. zamierza sam ułożyć menu i znajduje przyjemność w odtworzeniu na pełnym morzu swojego lądowego jadłospisu z Monfort. Skumbria w winegrecie. Duży, krwisty stek i sezonowe owoce. Wszystko przy akompaniamencie karawki białego wina. Jest jeszcze wcześnie. Nie minęła nawet dziewiąta trzydzieści, a on już wszystko zjadł. Zwykle w Montfort po kolacji, kiedy sen jest czymś nie do pomyślenia, noc ledwie się zaczyna. Szczupłość jego domu zawęża nieskończoną ilość możliwych zajęć. Nawet jeżeli trwają one tylko chwilę lub sprowadzają się do kaprysów: z kuchni do salonu, przez bibliotekę i pokój z fortepianem, ostatnia krótka wyprawa do ogrodu. Ravel ma co robić, nawet jeśli nic z tym nie robi, aż wreszcie. Pójdzie się położyć. A tutaj żadnej rozrywki, żadnej więzi, żadnej uwięzi, ani też żadnej ochoty, żeby zabić czas w barach, frans czy w salonach gry. Jakkolwiek jego kabina jest, oczywiście mniejsza od domu w Montfort, sprawia wrażenie dubeltowo odwrotne, niezbyt długa. Wyznacza zarazem jego ciało przestrzeń zakrojoną na miarę szpitalnego pokoju. To miejsce kluczowe, ale martwe. Nie można się uchwycić niczego oprócz siebie i Ravel czuje się jak w pływającym sanatorium. Otwiera na pierwszej stronie przekład Konrada, który wręczył mu Jean Aubry i wpatruje się w pierwsze zdanie. Stronnice tej książki wybrane zostały ze stosu rękopisów przeznaczonych widocznie dla oczu jednej tylko kobiety. Zaczyna się nieźle, ale dziś wieczór nic z tego, brak ochoty. Jeden raz nie czyni jeszcze obyczaju, a gdyby tak się położyć, i oto rozbiera się, a po chwili wahania przed stertą pijam tych z zielonej kolekcji, dokonuje wyboru raczej na rzecz szmaragdu i rozkłada jeden ze swoich dwudziestu pięciu nocnych strojów. Ziewa przy tym i czuje się odrętwiały, co tylko utwierdza go w podjętej decyzji. Gasi światło, zostawiając nocną lampkę, bo mimo wszystko zamierza trochę poczytać, zanim postara się zasnąć. W łóżku otwiera przekład, zabiera się do drugiego zdania, potem do następnych. Jak się zdaje, była ona przyjaciółką autora z czasów dzieciństwa. Rozstali się niemal dziećmi, minęło wiele lat od tej pory. Powieki mrugają mu przy końcu czwartego zdania. Nic już nie rozumie. Odłoży lekturę na następny dzień. Swobodnym ruchem gasi nocną lampkę, jakby zawsze miał ją pod ręką. A potem on, który zwykle łowi sen aż do świtu, i wreszcie trafia mu się jakiś okazyjny z drugiej ręki, pośredniej jakości, albo ten żaden, teraz, kiedy dochodzi zaledwie dziesiąta, zasypia niczym kamień wyrzucony do studni. Śpi. A na zajutrz, jak każdego dnia, od niepamiętnych czasów na statkach całego świata, o 11 rano podają wam filiżankę bulionu na pokładzie. Leżycie na leżaku, owinięci w gruby plet. Jest wam ciepło pomimo bryzy. Pijecie gorący bulion, wpatrując się w ocean. Jest dobrze. Leżaki tego typu wkrótce znajdą się wszędzie, w ogrodach i na plażach, na balkonach i na tarasach. Nadal też spotyka się je na pokładach Transatlantyków, od których przenosząc się na ląd zachowają nazwę przez sentyment. Leżak Rawela ma płótno w biało-niebieskie paski. Pokład spacerowy wyłożony deskami z sosny smołowej z Wysp Kanaryjskich jest żółtej barwy ze smuszkami czerwieni. Ravel wpatruje się w ocean jak wszyscy, nie dołączając do nich w sposób spontaniczny to nie leży w jego naturze. Wprawdzie wyzbył się zimnego dystansu z czasów młodości, ale nie stał się człowiekiem, który rzucałby się komuś na szyję. Po prawej ma parę wyglądającą na przemysłowców po lewej samotną, 35-letnią kobietę, której spojrzenie wędruje od oceanu do książki, od kontemplacji do lektury. I z tego powodu Ravel, starając się odszyfrować tytuł, niemal ryzykuje dyskretny skręt szyi. Jeśli zaś chodzi o niego, trzyma na kolanach rękopis Jeana Aubry, przedstawiony przez autora jako opowieść ujęta w ramy dwóch komentarzy. Ravel skończył właśnie lekturę wstępnego komentarza. Znamienny to przykład przemożnego wpływu, jaki silna indywidualność może wywierać na młodych. Dopił też bulion, a ponieważ robi się dość zimno, opuszcza pokład i kieruje się w stronę salonu czytelni, przystając w przejściu przed zdobieniami wielkich marmurowych schodów z żółtego marmuru i z szarego kamienia z Lunel, repliki schodów z rezydencji hrabiego Toulouse. Kiedy pozostali pasażerowie rozchodzą się idąc do sali gimnastycznej lub na kort skłosza, na pływalnię, bądź też do elektrycznej łaźni tureckiej, lub na pole do minigolfa, na pokład łodziowy, żeby zmierzyć się z grow shuffleboarda, lub do palarni, żeby dać się oskubać profesjonalistom, on woli czytać, czekając na porę obiadu. Ale kiedy nadchodzi właściwa godzina zamiast Pójść do jadalni, gdzie ma już swoje miejsce, woli przesunąć posiłek, żeby nieco później udać się do restauracji i zamówić coś z karty. Jest się tam bardziej swobodnym. Idzie się kiedy się chce i je się co się chce. Ponieważ to ostatni dzień roku, należy się obawiać, że wieczór będzie długi. Obfity, ożywiony i hałaśliwy. Rawel przezornie woli wybrać lekki posiłek. Po południe Upływa najpierw w sali kinowej, gdzie wyświetlają Napoleona, który razem z Metropolis wyznacza kres niemego kina. Ravel ogląda ten film jeszcze raz bez przykrości, chociaż wolałby raczej lekki humor i ten nastrój nakazywałby mu wybrać późniejsze dziełka, mniej poważne. Potem, kiedy już wraca do kabiny, żeby się trochę wyciągnąć, szykuje się i wkłada smoking numer jeden, zanim uda się na kolację, tym razem do sali jadalnej pierwszej klasy. Tego nie może uniknąć. Nieuchronnie posadzą go przy stole kapitana, który ma niezawodną, krótko przyciętą siwą brodę i biały, galowy mundur. Podczas kolacji, co jest równie nieuchronne z uwagi na nadchodzącą, dziesiątą rocznicę zawarcia pokoju. Konwersacja skupi się na pierwszej wojnie światowej i każdy dorzuci jakieś wspomnienie. Ponieważ Ravel ma miejsce obok przemysłowej pary dostrzeżonej rano na pokładzie, właśnie im opowiada o swojej wojnie. W 1914 roku naprawdę chciał zaciągnąć się do wojska, chociaż zwolniono go z wszelkich obowiązków, oświadczając mu nietaktownie, że wydaje się zbyt wątły. Zawiedziony wrócił do siebie, a potem, kiedy przyszedł mu do głowy pomysł, jak sądził przekonujący, gorąco życzył sobie, kto wie dlaczego, otrzymać stopień bombardiera lotnictwa. Wrócił do komisji rekrutacyjnej, wysuwając argument, że jego niewielka waga jest właściwie rekomendacją do służby w lotnictwie. Jakkolwiek wydawało się to całkiem logiczne, werbujących nie wzruszył ten argument i nie chcieli o niczym słyszeć. Jest pan za lekki, powtarzali, za lekki. Brakuje panu przynajmniej dwóch kilogramów, ale ponieważ on niestrudzenie nalegał, po ośmiu miesiącach zabiegów wreszcie go przyjęli, wznosząc oczy do nieba i wzruszając ramionami, nie znaleźli nic lepszego niż funkcja kierowcy konwojów w sekcji ciężkich pojazdów, rzecz jasna. I tak któregoś dnia ujrzano, jak polami elizejskimi zjeżdża wielka wojskowa ciężarówka, w środku siedzi drobna postać w za dużej niebieskiej kapocie, z trudem uczepiona zbyt wielkiej kierownicy, niczym szczur wędrowny na słoniu. Przydzielono go wpierw do garażu. Skąd 16 marca wyekspediowano na front niedaleko Verdeu, nadal jako kierowcę ciężkich transporterów. Przeobrażony w brodacza, w kasku i w masce, ubrany w koźlą skórę, wielokrotnie prowadził swoją maszynę pod gradem pocisków i można by sądzić, że frakcja nieprzyjacielskich artylerzystów, wrogich muzyce namierzyła właśnie jego, a nawet jakoś się do niego przywiązała. Wydaje się, że żadna służba transportowa, nawet ambulans, nie była tak bardzo narażona jak on w oddziale 75. Armaty z oddziału 75 umieszczano na wozach opancerzonych. Pewnego dnia wóz się popsuł i on znalazł się sam na odkrytym terenie, gdzie spędził cały tydzień zdany na siebie niczym Robinson. Skorzystał z tej okazji, żeby zapisywać śpiew ptaków. A one ukresu wytrzymałości zachowywały się jak gdyby nigdy nic, nie zaprzestając swoich treli przybyle eksplozji, nie gorsząc się niemilknącym hukiem pobliskich detonacji. Jego opowieść zyskała aplauz współbiesiadników. Teraz można zająć się daniami świątecznej kolacji. Menu jest banalnie wystawne kawior Homary przepiórki egipskie, jaja, czajki, winogrona ze szklarni, przy akompaniamencie alkoholi, jakie tylko można sobie wyobrazić. Wreszcie, kiedy już się z tym uporano i dochodzi do likierów, kapitan posyła dyskretny uśmiech pod adresem Rawela, unosząc pośpiesznie w górę dwa palce. Na ten znak wyłaniają się dwaj muzycy w czarnych jaskółkach i białych gorsach. Jeden trzyma w rękach skrzypce, a kiedy drugi zajmuje miejsce przy fortepianie, w jadalni zapada cisza. Po wymianie szybkich spojrzeń i skinięciu głowami zaczynają grać pierwsze takty sonaty, którą Ravel ukończył w tym roku, zadedykował Helen i odtworzył osobiście wraz z Nesko w partii Skrzypiec niezmiennie w sali Erarda w maju. To mało powiedziane, że Rawel jest zażenowany, jest nawet trochę zły. Zwykle podczas koncertu wymyka się na papierosa, gdy przychodzi kolej na wykonanie jego utworu. N nie lubi być na miejscu, kiedy go grają, ale nie ma mowy, żeby się wymknąć. Z dobroci serca chciano mu zrobić drobną niespodziankę. Zmusza się zatem do uśmiechu, złożecząc w duchu. Tym bardziej, że jako cenia wykonują tę nową sonatę niezbyt dobrze. A kiedy po dobrym kwadransie dobiega końca ostatnia część perpetuum mobile, pojawia się następny problem. Klaskać czy nie? Bo oklaskiwanie własnego utworu jest rzeczą równie nieprzyjemną, jak nieoklaskiwanie wykonawców. Pełen wahania podnosi się, bijąc oscentacyjnie brawo w stronę obu, kontraktowych muzyków, ściska im z entuzjazmem ręce, po czym skłoni się razem z nimi przy aklamacji całej pierwszej klasy France. Po kolacji i tradycyjnej kweście na cele dobroczynne na rzecz rodzin Marynarzy, kiedy Rawel złożył datek jak zawsze składa, zabawa może się rozpocząć. Ta huczna zabawa odbywa się na wszystkich pokładach nadbudowy statku do późna w nocy, dla niektórych nawet do rana. Po złożeniu wylewnych życzeń, wraz z wybiciem północy, żeby zaakcentować nowy rok, wymiana serdeczności, która, zważywszy na rozmaite geograficzne pochodzenie pasażerów, różnice czasu i alkoholowy entuzjazm, przebiega coraz żywiej wraz z wybiciem każdej następnej godziny. Aż do pierwszego brzasku. Balony, konfety, girlandy i serpentyny w salonach, palarniach, kawiarniach, na werandach i wąskich przejściach dynamizują we wszystkich kątach orkiestry wszelkiej maści. Gotowe zaspokoić każdy gust. Zespół kameralny gra roztropnie z daleka od orkiestry tanecznej. Francuska piosenkarka z poczuciem rzeczywistości brata się z rosyjskim kwartetem, ale Rawel trzyma się nieopodal grupy jazzowej. I wsłuchany w ten nowy i ulotny gatunek muzyki spędza lwią część nocy pośród pijanych Amerykanów. Jak tutaj mam. Jak tu. Nie rozumiem. Co za. To nam. No to proszę mi pokazać, proszę pana. No skąd ja mam. Ja nie wiem, jak założyć słuchawki. Ja żyłem na początku XX wieku, proszę pana. No to skąd mam wiedzieć? Nie, proszę pana, ponieważ słuchawki wynaleziono w 1958 roku. Tak, a ja zmarłem w 1937. No więc mogę mieć prawo nie wiedzieć, jak założyć słuchawki i do czego służą, proszę pana. A teraz będziemy rozmawiać, kiedy mikrofon wynaleźli, tak? Dobrze, proszę Pana, to zapraszam tutaj do siebie. Dzień dobry Państwu. Rozumiem, dziwi Państwa fakt, ale no cóż, dusze tak czasem mają, że przychodzą do Państwa w odwiedzinę. Nazywam się Maurice Ravel i zapewne jestem Wam tak samo potrzebny jak Wy mi, czyli z całym szacunkiem wcale. No kiedyś może byłoby to coś, ale teraz proszę wybaczyć, ale mnie tak naprawdę, proszę Państwa, już nie ma. Tak więc co zrozumiałem i nie zależy, ponieważ ja niczego nie muszę już udowadniać i przekonywać. No, na szczęście nic z tych rzeczy. Nie muszę też chodzić, biegać, załatwiać, zapierdalać, jak Wy to mówicie. Ja, proszę Państwa, mogę leżeć, unosić się w powietrzu i być Waszym, za przeproszeniem, wydechem, chociaż... Oczywiście nie jest to niczyją ambicją. To, co, szanowni państwo, widzicie, to ciało astralne. Ja jestem, który byłem, ale pozostałem. W zapisie nutowym, rzecz jasna. Zapisany tuszem z kałamarza napełnianego najpierw na kredyt, nie byłem majątnym człowiekiem, żeby nie powiedzieć artystą. Skromny spadek powuju... Zawsze musiałem liczyć pieniądze, pomimo sukcesów na całym świecie, prawda? Zapisanym w waszych dzisiejszych statystykach podobno mnie nie ma, ale jestem słyszalny dla twoich uszu co najmniej raz w roku, a co 8 minut jestem grany gdzieś na świecie, co pozwala mi być liderem wśród kasyków. Jakie imię nosi ten sukces? No, podobno Bolero, chociaż ja mam o wiele więcej dzieci i każde kocham tak samo. A to, że państwo lubujecie się w mezaliansach, to ja niczego oczywiście nie oceniam. Nuty. Cieszyłem się nimi za życia, spędzały mi seny z powiek. No cóż, teraz patrzę z góry, jak wyrosły i jak je traktujecie. Jak się miewają na waszym świecie, pomijając oczywiście. Transponowanie, interpretacje, trawestacje. No i ja mam na myśli ich miejsce w waszej piramidzie Ochów i Achów w tym opóźnionym XXI wieku. No wy, Polacy, podobno dużo wspominacie, bo macie doskonałą pamięć. No wy, Polacy, jesteście zatem wyjątkiem. Im więcej w was historii, tym bardziej jesteście tu i teraz, tak? Dlatego ja właśnie obawiam się o waszą przyszłość. Bo z historii ludzkość ma w nawyku niewiele się uczyć, czego nie tylko wy jesteście potwierdzeniem. Ja na przykład kiedyś poznałem Polaka, który wpadał niemal w furię, gdy w jego towarzystwie mówiono, że Chopin był Włochem. No ale finalnie był. Na szczęście dźwięki nut są silne i same się bronią. Dlatego poradzą sobie w tych trudnych dla nich czasach dokładnie tak samo jak ja i wy sobie poradziliście. Chociaż no cóż, jest czego współczuć. Dźwięk jest mocny jak husaria, ma siłę wodospadu i biją w tarabany, a smyki zaginają przestrzeń. Kiedy ich posłuchacie, powiecie pewnie, Boże. Tak też do mnie mówiono.